kochani. Nie wiem, czy wiecie, ale przez ostatni czas szukałam pracy. No i tak, kurczę, no powysłałam te CV, no tak średni odzew, miałam tam odzew, ale no jednak nie. No i tak w środę to było. Już taka sfrustrowana, bo wstałam rano, mówię, Boże, no przecież ty powiedziałeś, że mnie wyposażysz, powiedziałeś, że w ogóle dasz mi tą pracę. No mówię, no to daj mi tą pracę, nie? Za parę godzin dzwoni telefon. No czy może pani przyjechać na rekrutację? W ogóle się zdziwiłam. Mówię, okej, dobra. Potem się okazało, że to nadarzy. Mówię, Boże, po co? Po co mam tam jechać nadarzy? A jak ja będę tam dojeżdżać? Półtorej godziny w jedną stronę. Mówię, dobra. No ale dobra, no zaufam ci, okej. Jeszcze sobie ustanowiłam, że w ogóle wszyscy będą zachwyceni mną tam, więc w ogóle już poleciałam sobie na grubo. Ale tak jak powiedziałam, to tak wiecie, tak nie spodziewając się tego, co potem przyjdzie, nie? Dobra, pojechałam tam. Byłam tam godzinę wcześniej, żeby się nie spóźnić. Miałam na 10, a byłam na 9. No ale szybko przyszedł właśnie taki IT menadżer tam. O, cześć, jestem Szymek, tada. Poszliśmy, pogadaliśmy. W ogóle modliłam się też, żeby nie było zadania rekrutacyjnego, bo nie bardzo chciałam się, wiecie, tak stresować czy coś. Nie było. Pogadaliśmy dosyć szybko. Tam zapytał mnie o parę rzeczy. Powiedział, chcę ciebie w swojej drużynie. Ja w ogóle takie, okej. Ale jeszcze musiał tam pogadać. No dobra, to ja wracam. Jadę autobusem, dzwoni telefon. Cześć, a daleko jesteś? Ja mówię, no jadę autobusem już. A za ile możesz być? Dobra, zaraz do ciebie oddzwonię, za godzinę. A co się stało? A no, bo byśmy chcieli z tą umowę podpisać. A ja, okej. No i więc wracam tam. No i przychodzę tam z powrotem. Przychodzą do mnie dwóch dyrektorów tam działów. W ogóle tak są zachwyceni. Ja byłam w ogóle w szoku, wiecie, ja nie wierzyłam w ogóle, co się dzieje, ale oni byli tak mną zachwyceni. W ogóle gadaliśmy po prostu tak na luzie. I w sumie dostałam dosyć dobre pieniądze, jeszcze z możliwością awansu dalej. I w ogóle, no kurczę, w szoku jest. Działa, to działa. Poszerzmy to. Ile bez pracy byłeś? Muszę się przyznać? Tak. To jest jakie policze. Wrzesień, październik, dwa miesiące? No, jakoś tak. Od sierpnia. Nie robiłaś nic? No, nie bardzo. Od jakiego momentu zaczęłaś coś robić? Ile? Tydzień? Czy dwa tygodnie? Nie. Dwa tygodnie? Jak się spotkaliśmy? Dwa tygodnie, tak? Chyba tak. Przez dwa tygodnie uruchomiłaś wiarę i zaczęłaś działać po kilka godzin dziennie, tak? No, przyznam się, że nie. Nie, no bo tylko tych CV-ków ile można wysłać? Ile wysłałaś CV-ków dziennie? No chyba ze 40, bo... Ze 40. Ale to było tak, że już więcej nie było co wysyłać. Już nie było co wysyłać. Chodzi o co? Żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Nie ma takiej opcji, że możesz czegoś, że czegoś nie osiągniesz. Jak uruchomisz wiarę i zaczniesz działać, nie ma bata i dostaniesz więcej niż się spodziewasz. Amen? Amen. Amen. Słuchajcie, to są mega ważne sprawy, bo ludziom się wydaje, że Bóg to jest właśnie to jedzenie, które jest wynikiem głębokiego niezrozumienia łaski. To jest głębokie niezrozumienie łaski. Że łaska to nie polega na tym, że ja się narodziłem z Bożego Ducha i teraz mi się poukłada życie. To, że się narodziłeś z Bożego Ducha, w ogóle nie równa się poukładaniu życia. W ogóle. W zasadzie twoje narodzenie z Bożego Ducha daje ci jedynie 100% wejściówkę do nieba. Nic poza tym ci nie daje. Nic. Nic. Dzisiaj nie mamy na to czasu, ale ja będę o tym coraz więcej mówił, bo to chodzi o to, co my głosimy do ludzi, nie? A to jest bardzo ważne, co my głosimy do ludzi. Jednak kiedy zaczniesz robić to, co mówi Bóg, to, co Benio powiedział, tak? To uruchamiasz mechanizmy tej łaski.
Jak jest napisane, kto szuka, ten znajdzie. Nie jest napisane, kto się narodzi z Bożego Ducha, ten znajdzie, prawda? Nie napisali tak. Nie napisali tak, kto będzie ochrzczony w Duchu Świętym, ten znajdzie. Tak nie napisali. Nie napisali tak, że przez kogo się manifestuje Duch Święty, tak? Ten znajdzie. Nie. Kto szuka, tak? Kto puka, temu otworzą. Nie jak anioł za niego zapuka, nie jak ktoś się o niego pomodli. Tylko ten, kto puka, to temu otworzą. Zgadza się? I musi płynąć moc. Ludzie myślą, że łaska polega na tym, tak, że można posłuchać radia, nie włączając go do wtyczki. Wtyczki do gniazdka, bo jesteśmy z Bogiem. Teraz wszystko jest pod naszymi stopami. Okej? Okay? To jest nieprawda. Ja bardzo się cieszę z tego twojego świadectwa, bo dzwoni Matylda, mówi, dostałem pracę. Okej. Okay. Mówcie o takich rzeczach, bo wielu z was ma też te doświadczenia.